Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Radek z tej strony. Moi drodzy, dzisiejszy filmik chciałem nagrać. Tak mnie tchnęło, bo akurat zacząłem już robotę i po prostu odnośnie obcinania starego drzewa, starej jabłoni. Ona będzie miała już pewnie ze 100 lat, a myślę, że nawet więcej. To sadził mój dziadek. To jest tak zwana szara reneta. No, takich jabłoni już teraz to już jest, można powiedzieć, deficyt takich starych jabłoni, aczkolwiek są jeszcze ludzie, którzy sadzą, szczepią właśnie tego typu jabłonie, które nie potrzebują żadnego opryskania. One po prostu dają sobie radę ze wszystkim. A wiecie, temat jabłoni, jakie dzisiaj są, można kupić tam gdzieś na szkółkach, czy tam gdzieś na targach. No niestety w większości, a praktycznie w 99% to wszystko potrzebuje oprysków, bo inaczej nie przetrwa. Ja sam się przekonałem, bo też u siebie sadziłem dużo tych drzew, jabłoni, śliwy, wiśnie, gruszki, wiecie, i tak naprawdę widzę teraz, co się z nimi dzieje, a miały być nie jak kupowałem, to pan mówił, że nie trzeba pryskać, nie? No ja jakoś to nie wierzyłem też, ale no poszedłem za tym, co on po prostu powiedział, no i tak teraz właśnie widzę po tych drzewkach, które tam mam koło siebie w domu, już mają po 2-3 lata. No co prawda tamtego roku zjedliśmy jakieś tam owoce z nich, ale bardzo mało, ale po prostu jest choroba kory, pękają te drzewa i no widać, że one nie są, mimo że są nawożone, że ja ich tam, wiecie, humusem, obornikiem, naturalnym wszystkim nawożę, ale to jednak nic nie daje. I tak mnie ocknąłem się, bo z tego względu, że tak sobie pomyślałem, przecież ja mam taką jabłoń starszą. Już pobrałem z niej nawet zrazy i będę szczepił właśnie tego typu jabłonie. I ona w tamtym roku miała bardzo dużo jabłek. Bardzo dużo jabłek miała. Aż się tutaj konary niektóre po prostu zaczęły łamać, bo niektóre są bardzo stare, suche są. Tutaj nikt o nią nie dbał. Ja dzisiaj przyjechałem sobie tutaj odpocząć troszkę tak w naturze i zrobić, po prostu ją troszkę obrobić, troszkę ją obciąć, przeprowadzić jakąś kosmetykę tutaj przy niej, bo naprawdę warto. Jabłka, które zebrałem tamtego roku na jesień, tak naprawdę to była ta szara reneta właśnie. Zjedliśmy niedawno, żeśmy skończyli właśnie jeść. Siedziały sobie w piwnicy, nic się im nie działo. Troszkę tak skórka się na nich pozmarszczała, no ale to po prostu też, no one nie były pryskane nigdy, niczym. I super, ale naprawdę w smaku to coś wspaniałego, takie lekko kwaśno-słodkie, no super. Tylko te jabłka właśnie muszą posiedzieć też, żeby były dobre do jedzenia. Więc moi drodzy, ja tutaj mam taki skarb. No przywiozłem tutaj sobie też piłę motorową, bo tutaj są tam u samej góry są konary takie suche już, gdzie po prostu one, z nich już i tak nic nie będzie, więc ja ich wyobcinam je. Oporządzę tą jabłoń. Myślałem nawet, żeby po prostu poszczepić na tych gałęziach jeszcze coś. Pewnie tak zrobię, ale to w przyszłym roku. Żeby ona po prostu przetrwała, bo wiecie, takie jabłonie, takie drzewa tego typu stare, to już teraz, to jak powiedziałem, to są skarby. Ja pamiętam to drzewo, jak byłem mały, tutaj żeśmy się bawili z kumplami na tym drzewie. Ona no była może troszkę mniejsza, ale już to drzewo już było duże po prostu wtedy, jak zawsze miała dużo, dużo jabłek, ta jabłoń. Tu jeszcze była jedna taka, ale tam po prostu ktoś ją chyba tutaj podciął, czy tam coś. No ja mam to szczęście, że
jabłoń, ziemia, na której stoi ta jabłoń jest teraz po prostu moja, dostała mi się ta ziemia. Mam tutaj piękny kawałek ziemi, mogę się pochwalić. Aż tam widzicie, het do góry. Tu jest ponad hektar tego, także tutaj, wiecie, chcę to wszystko zagospodarować. Chcę to wszystko zagospodarować tutaj w permakulturę wszystko, także taki mam plan. No ale o tym kiedyś nagram osobny film, więc na razie tutaj nie będę się rozgadywał. A więc moi kochani, jeżeli macie takie drzewa gdzieś przy domu, dbajcie o nie. Dbajcie o nie, bo one się odwdzięczą naprawdę mnóstwo, mnóstwo razy. Bo te jabłka, które, owoce, które z nich są, to są naprawdę zdrowe przede wszystkim, smaczne. No i dają nam też zdrowie, witaminy, naprawdę te, które daje matka natura. Nie te jabłka, które są po marketach, bo naprawdę to, co się dzieje ostatnio z żywnością w ogóle dla ludzi, to jest, a to jest też osobny temat. Także nie chcę tutaj się zagłębiać w to. Dobrze, moi kochani. Ja się biorę za robotę. To jak mówię, tutaj mam drabinę. Wyjdę tam wysoko, gdzieś tam do góry i muszę ją oporządzić, także dziękuję Wam za wysłuchanie. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli Ci się podobało, to również paluszka do góry. No i zapraszam do komentowania, do dyskusji też, czy warto, czy sadzicie też takie drzewa, czy macie też takie drzewa. Zapraszam do dyskusji. Także moi drodzy, trzymajcie się zdrowo. Cześć.